Siema, siema z tej strony Paczol, witam wszystkich bardzo serdecznie Paczol, bo jakby ktoś zapomniał, że tak się nazywam, bo dawno nie było odcinków. Dzisiaj odcinek w starym dobrym stylu z Fortnite'a i dzisiaj mamy poradnik, który chyba nie jest dla prosów, ponieważ dotyczy on łowienia rybek. Jak widzicie mam wszystkie rybki, łącznie z Midazem i łącznie z Wendetą i mam dwa Midasy w EQ. Jesteśmy na Playgroundzie z królikiem, siema królik. Siemanko. Królik jest bardzo zły, bo dzisiaj łowił 8 godzin i nie mógł złowić Midasa, a ja w y, pół godziny na streamie złowiłem pierwszego Midasa, teraz szedłem na playground i Midasa złowiłem w taki sposób, że obskoczyłem wszystkie... O, oprócz tamtego łowiska. Jak to zaznaczyć tym? Oprócz tamtego łowiska, wszystkie łowiska obskoczyłem koła władz i złowiłem dwa midasy i dwa mściwe płaszczaki. Wiem, że to są dwie ryby, które najbardziej pragną ludzie, którzy są e, e, zapalonymi rybakami. E, wędkarzami chyba. Bo rybak to jest zupełnie co innego niż wędkarz, z tego co wiem. Ale to nie wiem. Okej, okay. dzisiaj będzie tak, powiem wam jak złowić midasa, jak złowić wendetę i powiem wam e, o wszystkich innych rybach, bo ja też miałem niektórym, z niektórymi rybami problem, jak je złowić, bo nie wszystkie ryby da się normalnie złowić. E, wytłumaczę wam wszystko po kolei. Po pierwsze wendeta. Wendeta jest rybką legendarną, 1% szansy prawdopodobnie na wypadnięcie tej rybki e, i ona się respi wszędzie. Macie w ogóle napisane występowanie, jest wszędzie i wymagana profesja. Wymagana, przepraszam, wymaga profesjonalnej wędki, czyli krój, daj mi tę wędkę, jeżeli możesz. Już daję. O, czyli tej wędki, zobaczcie. Tej niebieskiej wymaga Vendeta I możecie ją łowić wszędzie i nawet bez złowiska, ale złowiska najczęściej, więc tylko w łowiskach mówcie, jeżeli nie chcecie marnować czasów. Jeżeli chodzi o Midasa. A, i co robi Vendeta? Vendeta robi tak, że jak ją zjemy, leczy nam trochę HP i pokazuje nam wrogów dookoła w zasięgu, czyli. Jakby królik stał na przykład za tą ścianą, weź królik idź za tą ścianę, tam, o, tam, 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 tam. za tą ścianę idź. Zaraz mi go odznaczę i zaraz zobaczymy dalej. Yy, odcinek nie będzie montowany i też nie mogę wam powiedzieć, że rzeczy będą odcinki regularnie, ale będą, dopóki kwadratowa wróci, Fortnite będzie tylko na razie yy, odcinkowany u mnie na kanale, więc yy, jeżeli chcecie Fortnite to zostawcie suba, ale niedługo też będzie Minecraft dla osób, które lubią Minecrafta, czekajcie, jeszcze królika mi pokazuje. Może długo mi pokazuje O jest, dobra, królik zniknął. E, czekaj, czekaj, krój masz jakąś tą broń czy coś? Nie, nie, nie. Chodź na chwilę, zadasz mi damage Dobra, idę. Masz, zadaj mi damage Weź, weź tą MK. I walnij mi ją z trzy razy. Tylko nie w głowę! Dobra, jeszcze raz w ciało. Dobra, Dobra, idź tam za tą ścianę. I teraz tak: y vendetta, rybka y leczy troszeczkę i pokazuje królika, czy nie pokazuje na taką odległość? Pokazuje, dobra. I mamy pokazanego królika na taką odległość, powiedzmy: mniej więcej taka odległość, bo więcej osób nie pokazuje, w sensie dalszych osób nie pokazuje. Ona tylko troszeczkę działa. Okej, okay, mamy tutaj to, mamy tamto. Y druga sprawa, Midas. Y daj mi MK, please. Midas, jak złowić Midasa? Midasa możecie złowić wszędzie, Wszędzie w łowiskach. I z tego co tu jest napisane, nie wymaga profesjonalnej wędki. Ale uwaga, możliwe, że wymaga, ponieważ. Uwaga, możliwe, że wymaga, ponieważ nie ma tu nic więcej napisane, że wytyfry w ogóle, jaką wędką głowić i tak dalej. Więc możliwe jeszcze, że nie jest zaktualizowany opis. O, uważaj, bo to boty moje, one cię zabiją. Weź je zabić, <laughs> weź się zabij, a ty nie masz czym. Nie mam czym. Poczee, ja jeszcze ci daję ten. Ja ci broń, chodź tu. Nara. Masz broń? Trzymaj. Wejdź zabij tego bota. Uważaj, bo to masz 20 AP. <grywka> on jeszcze rybkę zjadł ten bot. Dobra, tak, nieważne. Wie. Nieważne, królik jest tam potrzebny, ale to nie teraz. Co do Midasa. Złowiłem Midas'a 44,8 cm, jeżeli macie większego dajcie znać Chciałbym złowić trzygwiazdkowego tylko i wyłącznie do kolekcji Co daje cała kolekcja? 15 tysięcy expa, więc dla osób, które wybijają expa warto złowić wszystkie rybki Poza tym mamy też expa za łowienie rybek, więc w ogóle do expa się opłaca I pierwszą Midas'a złowiłem na duo, a teraz Midas'a złowiłem dwa razy na playgroundzie, na jednym playgroundzie I teraz tak, co daje Midas? Jeżeli go użyjemy, leczy nam HP do setki i zamieniam broń na złote, ale nie wiem dlaczego on mi po prostu wypadł z ręki. I co się teraz dzieje? Stary, coś się zepsuło. Co jest? No, mamy Zjadłem Midasa i mam zero broni. Nie mogę go podnieść, weź go podnieść. Bo ja uważaj. Mam... Ja nie mam broni. No, ja mam go Weź mnie zabi, weź mnie <grym> zabi, weź mnie zabi. Dobra. Co się stało? O, wypadły nie ze mnie bronie, dobra, czyli coś się no, zbłogowało po prostu. Wypadły ze mnie dwa skary, pompa i coś jeszcze chyba. Aha, bo od okej. Okay. Midas ogólnie sam Midas w sobie zamienia się na skara złotego. Każdą mękę, jaką macie w ekwunku zamienia na skara złotego. Każdego famasa zamienia... No po prostu na złote warianty broni i tylko i wyłącznie bronie, które mają złote warianty, czyli na przykład pistoletu wam nie zamieni, bo nie zamieni wam na złotego na złoty rewolwer, i tak samo nie zamieni wam PMA na złotego PMA, bo nie ma nie ma w tym momencie P90, więc nie zamieni wam tego. E, czyli mi da działa tylko na broniach, które nie mają, które mają wariant złoty, i mają tak po prostu wariant złoty. Dobra, i lecę do królika. Jezus, nie patrzcie na mojego skina, bo to dla Beki sobie założyłem. Nie wiem dlaczego w ogóle tego skina. Pierwszego lepszego wziąłem. O, królik zabił bota. Dobra, i tu mamy Dobra. bronie, jakie wypadły, nie, bo jest. Pompę miałem, dwa Skary i trzeci skarb, bo miałem dwie Mki. Midas się zamienił na Skara. Weź ty królik, użyj tego Midasa. Dobra. I zobacz, ja też nie mam przedłużej. A zobacz czy w księdze kolekcji masz pokazane jak go złowić. Bo teraz ja powinieneś patrzę. mieć. Teraz powinieneś mieć pokazane jak go złowić. Nie, dalej nie mam. Aha, no to, to, to nie działa. Ogólnie na zwykłych rybkach, jeżeli zjecie rybkę, której nie wyłowicie, pokazuję wam jak ją złowić, więc też polecam wam mieć rybki, jeżeli ktoś tam złowi i zostawił. I teraz kolejna, kolejna sprawa polega na tym, płaszczaki występują wszędzie. Wszędzie po prostu te pierwsze trzy. Kolejne rybki, wszędzie i tutaj mamy tak. Czarno pasi... Czarnopasiasta rybosłona występuje na obszarach nabrzeżnych, czyli wszędzie gdzie jest ocean. Wszędzie gdzie jest ocean, dokoła. Tutaj obszary leśne. Obszary leśne to są, już Wam mówię, to są te obszary, czyli ta rzeka, dokładnie, plus tutaj jest takie jeziorko na środku, to jest to jeziorko. Tutaj złowiłem też takiego nie pamiętam, niepewnego się nazywa, zaraz do niego dojdziemy. Tu już odnośnie Midasa i wendety skończone, teraz wam mówię co, co odnośnie innych rybek, jeżeli wam jakieś brakuje. Różowa profesjonalna wędka wszędzie, tu wszędzie, tu wszędzie, obszary bagienne żółta, czyli na siorbanych, obszary górzyste. Teraz fioletową siorborybę złowiłem dokładnie w miejscu tutaj. Tu ją złowiłem, więc obszary po prostu tu możecie łowić, tu, tu cała rzeka, tu, 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 tu. Wszędzie możecie złowić tą rybę, fioletową siorborybę. Czarna siorboryba występuje na nadbrzeżnych w nocy, ale ją złowiłem. Nie, to białą złowiłem, dobra. Nadbrzeżne w nocy, czyli w nocy dookoła całego oceanu. Yy, tutaj, obszary bagienne w nocy, czyli yy, białą siorborybę łowicie dokładnie na yy, siorbanych, gdzieś tú, tu, 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 tu. W nocy muszą być gwiazdy na niebie. Teraz mamy. No taką to jest chyba nie jest noc. Bo musi być tak ciemniej. Łowiłem też w taką pogodę, nie złowiłem. musiało być troszeczkę ciemniej i wtedy złowiłem. Taka typowa noc. Nie wiem czy teraz jest noc królik. Jak myślisz? Księżyc widzę. To możliwe, że to jest noc, ale nie jestem pewien. Okej, okay, dalej kolejne rybki. To występuje wszędzie, płaszczak w sensie te na rybki wszędzie, wszędzie, wszędzie o tu w nocy czarny na rybek. Ale też wszędzie. Obszary nadbrzeżne niebieskie na rybek i to lepiej łowić nie w łowiskach, bo na rybki totalnie nie w łowiskach. Obok po prostu trzeba łowisko łowić. Dalej mamy fioletowo te złote ryby, boże jak one denerwują przy łowieniu Midasa. Ryby termiczne strasznie denerwują, bo już wiecie, łowicie złotą rybę i myślicie, że to jest Midasa, to nie jest Midas, nie? Obszary leśne, czyli tam w piszącej puszczy. Profesjonalna wędka jest potrzebna do srebrnej ryby. Profesjonalna wędka jest potrzebna do ryby krócej, też obszary nabrzeżne, czyli do oceanu, Tu macie obszary leśne bez profesjonalnej wędki. Dalej, 24 numer wszędzie, 25 obszary leśne, czyli wiecie, pisząca puszcza, 26 obszary górzyste. To jest dokładnie, już wam pokazuję, kochani widzowie. Tak, jak wcześniej wam pokazywałem, dookoła tutaj wszędzie te, te łowiska, dookoła kociego kątko, kąciku gasnocy gasnocygajów i tak dalej, i tak dalej. To są obszary górzyste. Musiałem, story królik. Dalej mamy obszary bagienne, czyli po prostu na siorbanych. Obszary nabrzeżne, no to wiecie gdzie. 29. Wszędzie, 30. Profesjonalna Wędka Obszary Górzyste, 31. Numer Obszary Nadbrzeżne, Potem macie w nocy, mroczna meduza jest w nocy, tylko i wyłącznie wszędzie. Ale teraz po co Wam mówię o każdej rybie z osobna? Ponieważ jak ja miałem problem, miałem chyba 3, nie trzech ryb złowionych, to nie wiedziałem to dokładnie, jak one występują, bo tutaj nie jest nic napisane. I się pytałem ludzi, którzy mieli złowione, bo tutaj jest pokazane w wynikach, kto ma złowioną tą rybę. Więc warto też pytać znajomych, ale też macie sporadnika po prostu. Dalej mamy obszary bagienne. Nasz 33, 34, wszędzie. 35, obszary górzyste, profesjonalna wędka, czyli ta niebieska. Potem obszary nadbrzeżne mamy chopopłaszczak keta, potem mamy chopopłaszczak czawycza, dobrze czytam, czawycza, obszary bagienne, a tutaj obszary nadbrzeżne keta ma i kijurcz, Kijuc, przepraszam, najbardziej mi sprawił problem, nie miałem tej ryby, w ogóle tą rybę złowiłem jako ostatnią, ona jest w obszarach leśnych, ją dokładnie razem z królikiem złowiliśmy w tym jeziorku. Tutaj, bo królik też złowił w tym jeziorku. Pamiętam, jak mnie tak, wkurzył tak. w tym. Pamiętam, jak mnie tym wkurzył, że złowił to jako pierwszy, a mi brakowało tej ryby. No i dalej macie wędetę. Wszędzie profesjonalna wędka. I tutaj, kurczę, no ja złowiłem tą e, rybę. Jest napisane, że wszędzie występuje. Ale ja wam powiem tak: złowiłem tą rybę za pierwszym razem w tym miejscu, za drugim razem w tym miejscu i za trzecim razem wam pokazuję e, tam na o, tam w tym miejscu, gdzie są te ryby. Więc e, Midasa. Warto próbować łowić tutaj na playgroundzie Jeżeli chodzi o władzę Na władzach warto go łowić Złowiłem go tak Na władzach trzy razy Raz na zwykłej gierce, dwa razy w jednej gierce playgroundzie Czyli laboratorium bojowego Laboratorium bojowym I tak, to miejsce I dwa razy w tym miejscu Króliczku, tu już nie masz łowiska jak coś Złowiłeś? To po co tu przybiegłeś? Atak. A tak A i tak, dużo było fejków na moim streamie, że trzeba mieć skina Midasa, nie trzeba mieć, ponieważ osoby, które nie miały tego karnetu, no to jakby złowiły tego Midasa Kolejna sprawa, prawdopodobnie nie trzeba zwykłej wędki, ale próbujcie, znaczy ulepszonej, ale próbujcie z ulepszoną I kolejna sprawa jest taka, że nie wiem czy występuje wszędzie. Próbujcie na władzach, bo ja tam złowiłem trzy razy, więc to po prostu może być niezaktualizowany opis. I tyle. I się chwalcie w komentarzach, jeżeli zrobicie większą rybę. Jeżeli macie jakieś pomysły na odcinki, dajcie znać w komentarzach, bo to jest dla mnie ważne, bo ja się wyczerpałem troszeczkę z pomysłów dead youtuber, tak zwany, ale wracam powoli. Trzymajcie się. Ramy to się nie posramy. Jeżeli by były pytania co do ekipy, temat chyba nie wyszedł, nie wypalił. Też wam się to nie podobało. Paru osobom się podobało, na przykład królikowi, no ale dużo osób narzekało. O i będziecie, jestem pierwszy. 15 osób tylko złowiło. Mam 1500 znajomych, królik, a tylko 15 osób złowiło i ty jesteś trzeci. O, no to pog. A we Nikos y, bardzo tryharduje ryby, bo ma wszędzie prawie pierwsze miejsce. Ale. Y, Wendetę czy mi dasa, sam. Nara. Do zobaczenia! Na Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku, papa. Pa. A jeśli. Jeszcze... No, no, zapomniałem! Poczekajcie, wyjdę na chwilę. Jeżeli byście chcieli, bo to jest już. Totalnie, parę osób pewnie zostało na tym co mówię, ile jest? Już 12 minut odcinka, za długo. Jeżeli byście chcieli poradnik do EXPA, mam 166 poziom, dajcie znać, chętnie wam taki poradnik nagram jak wbijać EXPA i wbiłem to w 4 tygodnie? 4 tygodnie chyba były misji? E... Tak, tak, tak. Królik, tygodnie, tak, tak, tak. Tak, 4 tygodnie misji, w 4 tygodnie 166 poziom od zera, kupiłem około 20 poziomów karnetu, tylko z tych punktów co dostawałem z z karnetu, w sensie z tych V-dolcy zostałem z karnetu, i miałem chyba 1500 V-dolcy po kupieniu karnetu. Więc tylko to kupiłem około 20, 20 stopni karnetu. Tak to mam 166 poziom. Co się wiąże z tym, że już mam skina. Czekajcie, ja wyjdę z tych kart. Że już mam skina Duma chyba. Czekajcie, Dum Doktor Dum na styl złoty. Tak, mam Duma złotego już. E, zaraz będzie. Zaraz będzie wyzwania. Nie, tu, tu, karnet bojowy. Zaraz będę miał te tęczowe skiny, ale muszę jeszcze dobić trzy chyba skiny, tak. Muszę dobić e, jeszcze cztery levele na złoto Misty, na złotego Ironmana 175 i na złotego Wolverina 180. A potem będą tęczowe skiny, które wam pokażę też, bo wbiję je. E, fajnie, że wróciłem do Fortnite'a. Dajcie znać, czy wam się też to podoba. Do zobaczenia. zostawcie w sumie łapkę w górę, papa. Pa. Cześć. Cześć, króli. Nara. Cześć. Elo.